Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z tego Hero Pika, bo naprawdę drop był chyba najlepszy w historii, jeżeli chodzi o jakieś SBC FIFA 23. No i to, co się stało na Rayo, oglądajcie uważnie, traf do pierwszego składu, dlatego stawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a my startujemy! Okej, moi drodzy, a my robimy pierwsze wyzwanie o Hero Pika, 1 z 3, 87+, no i zobaczymy, co ciekawego poleci nam na Rayo. Tutaj, pierwsze wyzwanie zrobione, za momencik przekonamy się, czy coś ciekawego odda paczka, a może jakiś Future Stars, halo, halo, nie tym razem, nawet nie będzie ekranów, no i Stany Zjednoczone, Lesto, musi być Pulisic, o właśnie. Okej, moi drodzy, przepalamy kolejne wyzwanie, przepalamy Gomeza po to, aby nie pojawił nam się znowu klątwa Gomeza, niech nam znika czym prędzej. No i za drugie wyzwanie otwieramy paczuszkę i z tej paczuszki nie mamy również ekranów. Jest zdania, jest źle, jest źle. Okej, moi drodzy, przypalamy ostatnie wyzwanko. No i za momencik zobaczymy. Poświęcenie ogromne, zespół Rayo Academy został wyzerowany, a wszystko po to, żeby dostać? Zobaczcie sami. Okej, moi drodzy, otwieramy Hero Pika na Rayo. No i niech się dzieje, proszę Państwa. Niech to będzie ten dzień, kiedy odda, kiedy wersje podstawowe przestaną nam lecieć. Z ostatniego pika był tutaj Gomez 88. A teraz, okej, jest wersja World Cupowa w pierwszej, to już wiemy. Pod brzuszkiem kryje się też wersja World Cupowa. Czyżby drop został podkręcony? Zobaczmy, co będzie w trzecim, zobaczmy, co będzie w trzecim. O, panie kochany, 3 razy wersja World Cup na Rayo. Z jednej musi oddać. Fizyczność 91, to jest świetna wiadomość. Obrona 92, czyżby Lucio? Nie, Kohler, okej. Okej, spokojnie, spokojnie. Lecimy dalej. Drugi pik. 8-9 podania, 8-7 strzały, 9-1 tempo. Harry Kewell, okej, z tego zawodnika jestem zadowolony. Niektórzy nazywają go Kewelkiem, a dla nas będzie Kewelkiem i to już jest win, to już jest win. I teraz trzecia karta, czy ktoś jest tak... Nie, no to musi być Lucio! Lucio! Lucio, widzowie! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jest! 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 Let's go! Lucio, Lucio, Lucio! Ależ podkręcony dropik. A już na tym kelerze pisałeś, że ten, że Lucio. Nice. Okej, moi drodzy, oczywiście wybieramy Lucio. I ta karta jest absolutnie do końca gry. O, 2 miliony! 1,9 miliona Lucio warty. Właściwie 2 miliony. No 1,9. Tylko, że w tym momencie mamy przeogromny problem, jeżeli chodzi o nasz pierwszy skład. No bo jak wiecie, cały czas gramy Foot Champions z Wiśniewskim. Zrobiliśmy dopiero co Ramosa i Wiśniewski po 200. Po rozegranych, no prawie 250 spotkań rozegranych. No i niestety będzie trzeba się pożegnać z nim. To znaczy pożegnać. Będzie naszym super rezerwowym. A do składu wjeżdża Lucio. I to RTG nam się zaraz zrobi lepsze niż główny skład. Co jest hitem swoją drogą. No i teraz kolejny pik na głównym koncie, jak widzieliście, poprzedni pik 1,9 miliona. Czy tym razem odda nam również na Rayo? Przekonajmy się. No i zaczynamy, proszę Państwa. Zaczynamy zabawę. Pierwszy pik już wiem, że jest słabo. Jest Campos. Okej. Okej. Jest walka moderatora. Jeden z widzów napisał, że będzie Campos. QL na kata. Powiedziałem, że jeżeli tak faktycznie będzie, dostanie moderatora. To może od brzuszka, jak idziemy już tak po drodze, po kolei. Tutaj powinien być QL lub na kata. O mój bo... Nie. 94? To Smolarek chyba. Nie. Papę. Okej. Okay. Jezus Maria. Okej. Okay, foderkowo dobrze. Już wiem, że nie muszę dać moderatora. Uff. No i teraz trzeci. No ale generalnie... To, no, a i tak nie mogę narzekać. No nie mogę narzekać, bo te dwa poprzednie... W sensie ten nasz poprzedni pik no, był rewelacyjny, więc tutaj nie będzie tragedii, ale może powalczymy. Może powalczymy, Cap de Villa! Nie! To nie jest piąty, to jest szósty jak coś. To jest szósty. On taki zły nie.
Kochani, Cap de Ville jest warty 750 tysięcy. Powinien wybrać Papę, ale uważam, że pod content niedługo skład lewych obrońców to będzie najlepsze, co możemy zrobić. Dlaczego? Zerknijmy na nasz główny składzik. Mamy, moi drodzy, Mendiego niewymiennego, Davisa niewymiennego, Icon Toty, Cola niewymiennego, Hernandeza 89 niewymiennego LO, João Cancelo jako piąty niewymienny. I kto nam dołączył do składu? Kto nam dołączył? Taki malutki, piękniutki, złociutki lewy obrońca, szósty na poziomie absolutnego world classa. Szósty LO. Szósty LO. Hej, czy chcecie, żebym zagrał Food Champions z 6 LO w pierwszym składzie? Dajcie znać w komentarzu koniecznie. Każdy z tych LO to jest wartość na niesamowitym poziomie. 700 tysięcy Hernandez, Ashley Cole 600 tysięcy, Davis myślę, że w okolicach 300 tysięcy, Mendy 900 tysięcy. Oczywiście Cancelo ma LO, ale mu zmieniłem na PO, ale oczywiście LO jest tutaj, żeby nie było. João Cancelo, jaką może być wartość Cancelo? W sumie koło 500 000? Tak jest, koło 500 000. No i Cap de Ville 750 tysięcy. Ktoś dla żartu napisał hehe i tak trafisz jakiegoś LO. I ja cię dorwę! Ty mały... Zaraz się ferie kończą. Zaraz zobaczymy, jak będziesz cwaniakował w szkole. Kolejny pik, otwieramy. Zobaczmy, czy jest szansa, że w tym piku też odda. Zaczynamy World Cupowo. No chyba faktycznie ten drop został podkręcony pod kątem wersji, tak? Bo Ljungberg to jest też wersja World Cup. Patrzymy dalej. Jest znowu wersja World Cup. 90 obrona, 7-8 Mascherano. Oj. No i teraz brzuszek. Może to jeszcze uratować? Jest zwykła wersja. Ginola, Yaya Touré, Marquisio Cordoba. Di Natale, zapomniałem o nim, jest Di Natale, a więc jednak, kolejny pik, kolejne oddanie, oczywiście wybieramy Antonio Di Natale, kapitalna, wszechstronna karta, która będzie robiła niesamowite rzeczy na boisku. Antonio Di Natale warty prawie 400 tysięcy końców. Dobra, lecimy z kolejnym piczkiem, na razie skuteczność wyśmienita. I znowu mamy wersję World Cup. I to jest Keller. No teraz już wiem, przez to, że na swoim koncie trafiłem i Kellera, i Lucio w piku, to już jestem w stanie rozpoznać Kellera i Lucio. Ale tutaj tego pana nie rozpoznaję. A, Marquez, okej. No tutaj mamy problem. Jesteśmy w opałach. Uratujemy czy nie uratujemy Donovanem jako super zmiennik. Chociaż nie wiem, może skład jest na tyle mocny, że tylko Keller. Donovan na ławę. Dobra, Donovan na ławę. To wybieramy Donovana. Leci. Kolejny piczek, proszę państwa. Na razie, oj. Okej, wiemy, że już wersja podstawowa. I to będzie... Ojejka, i to będzie Keller, wersja baby. Nieciekawie. Zobaczymy dalej. Jest Feller, szkoda, że nie World Cup. I... O Jezu! Jak to nie będzie Ginola, to ja nie wiem. Marquisio, okej, uratował to. O mój Boże. Dobra, wybieramy Marquisio oczywiście. No i Marquisio, no karta top. Ćwierć miliona ponad kosztuje, więc idealnie. I leci, proszę państwa, kolejny piczek. Sprawdzamy, czy będzie oddanie. Zaczynamy od razu, zobaczmy, jest wersja World Cup. A to musi być coś ofensywnego. Jakimś GW zajeżdżało. World Cup GW. Jest nice. Faktycznie coś jest na rzeczy z lepszym dropem. Tych pików to jest albo Smolarek, albo Papę. Niestety Papę. Chyba Smolarek ma 94 tempa, a nie strzał. Dobra, to mi się chyba pomyliło. Ale i tak już jesteśmy zwycięzcami. A, natomiast jeszcze tutaj może być coś pod brzuszkiem. Ale wersja baby. Natomiast ta wersja baby to jest Ginola! Co jest? 1,4 miliona! Matko Boska! Matko Święta! To jest niespektakularne, jak oddają te piki. Jo pierdziele! Wymagania, mówię, kurczę, coś za wysokie, ale ten drop jest na tyle, że faktycznie top.
Oczywiście, Ginola. No Ginola ładnie poszedł z ceną, on chyba 1,4 miliona gdzieś kosztuje, tak jest. 1,4 miliona, Ginola. Sprawdzamy dalej, idziemy widzowie za ciosem, bo te piki są spektakularne. I pierwszy pik to jest World Cup. Ale to będzie na kata. Do środka pola jest ok. Jest ok, da się grać, jak najbardziej. Lecimy dalej. Lecimy dalej, a dalej jest jego brat na kata, inny. No to może zamienimy ten... nieważne, nieważne. Ojej. No tutaj chyba jeden z gorszych pików. Na kata World Cupowy wybierany. Monitor off i lecimy. Kolejna próba. Zaczynamy World Cupem. Ale to chyba... Ricardo Carvalho, okej. Okay. Też ok, ale liczymy na coś lepszego. I Marquez, 8-9. No i teraz trzeci wybór, decydujący. Oj, 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 ciężko będzie wrócić JJ Okocha. Chyba, weź mi Carvalho. Okej, okay, dobra. No to leci, sprawdzamy. I zaczynamy źle, ale nie, a jednak źle. Ale wiemy jedno, gorzej nie będzie i tu już mamy World Cup. I to Brolina World Cupowego, mamy wina. Pytanie, czy jesteśmy w stanie przebić tego Brolina? I chyba nie jesteśmy w stanie, ale Brolin jak najbardziej koksu. Więc tutaj oczywiście wybór pada na Szweda. Seria, no i teraz wartość Brolina jaka jest, słuchajcie. Brolin kosztuje, moi drodzy, ponad 500 000 końców. Brolin top. Dobra, tutaj odważny pik, moi drodzy, odważny pik. QL, Carvalho i Okocha World Cup, a więc mamy to kolejny winek. Kajajaj, JJ Okocha World Cup, przepiękna karta, warta 1 000 000 końców. Dobra, leci, kolejna paka. Kolejny pik, ja już nie wiem, co ja mówię. Sprawdzamy, jest zwykły World Cup. Nie, jest zwykły. Ty to pod... Czekaj, coś dobrego. Marquisio chyba, Marquisio, nice. Zwykły hero, Marquisio jest top, okej. Okay. Już jesteśmy zwycięzcami. Natomiast jeszcze w środku może coś oddać. 3 zwykłe piki, natomiast nie narzekamy, bo wśród nich jest Marquisio. Marquisio. Więc jest spoko. Wybieramy oczywiście Marquisio. No i lecimy na kolejnego pika. I czy będzie kolejne oddanko? Zaczynamy. O, już posiadany. No, powiedziałem w złym momencie, że te piki oddają. Ale może w pierwszym jest... Jajo Touré! O mój Boże, co tu się dzieje? I teraz trzeci, tylko Ginola jest w stanie to przebić. To nie jest Ginola, jest Okocha. Mamy to, co jest grane? Naprawdę, procentowo bym powiedział, że z 75-80% jesteśmy zadowoleni z tych pików. Autentycznie. Jaja Touré, moi drodzy. Kapitalna karta, warty 600 000 końców. No dobra, moi drodzy, my zobaczmy kolejny piczek. Kolejne ważne rozdanie przed nami. Czy zostanie podtrzymany drop na tym najwyższym poziomie? I owszem, jest Cup de Villa World Cup! Karta warta 500 000! Już na sam start mamy wina. Czy jesteśmy w stanie Cup de Villa przebić czymkolwiek? Lucio! O Jezus Maria! Karta warta 1 000 000! No i teraz... Teraz! Kto jeszcze? Oż ten brzuszek tutaj tańczy, zobaczmy. A na środku Ricardo Carvalho, okej. Okay. Nice. Czyli wybieramy, moi drodzy, Cup de Ville. Chyba 750 000 kosztuje. Tak jest. 750 000 Cup de Ville. Z kolejnym piczkiem i zobaczmy. Oj, wiemy, że z prawej... Oj, wiemy, że są dwa podstawowe. I jeden z nich to na kata. To jest bardzo nieprzyjemna wiadomość. Jednak Jaja Touré, Ginola są w stanie to uratować i... O Jezu! Czy z tego pika może wypaść coś słabego? Na ten moment wszystko wskazuje, że tak! Najgorszy pik!
O mój Boże, na tyle pików były same winki, a tutaj stało się coś okropnego. Keller 89. No i teraz ciekawa historia na temat tego pika. Na tego pika został przepalony Van Dijk tuty, bo był tutaj duplikat Van Dijka. Więc ten jeden Van Dijk poszedł właśnie na tego pika. No i zobaczymy, przepalił Van Dijka tuty. A dostał kogo? A dostał kogo? Przekonajmy się. Przekonajmy się, tylko że jest jakiś chochlik. O, leci, leci, leci. No i teraz sprawdzamy, czy będzie coś pięknego, czy nie będzie. Oj, 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 zapowiedź jest tragiczna, jest Gomez. I Fernando Morientes. Toty Van Dijk poszedł na tego pika. Toty Van Dijk poszedł na tego pika. Przypominam, a pod brzuszkiem jest World Cup, okej. Okej. Same osiemdziesiątki. Park Ji-sung, okej, no jedyna grywalna karta. Ale foder mówisz, okej, no to wybieramy tutaj w tym przypadku foderek. Fernando Morientes. Dobra, moi drodzy, i ostatni piczek, tym piczkiem się żegnamy. I sprawdźmy, kto ciekawy będzie w tym ostatnim piku. I jest World Cup, jest... Jest Mascherano, początek nie najlepszy. Patrzymy w drugim. Jest Campos, ojejka. Coś się z dropem pod koniec stało, chyba że... Cordoba, więc jednak, uff! Matko boska, no nie, no to jest potwierdzenie, że jeden z lepszych SBC, jakie powstało w tej FIFA pod kątem dropu, jak to wszystko weźmiemy tak do siebie, to to jest oficjalnie najlepsze SBC pod kątem dropu FIFA 23, oficjalnie.